Państwo wiedzą, że wiek XX przyniósł nam bardzo wiele rewolucji naukowych, o których dzisiaj tu już była mowa. I podstawową kwestią ludzi z przełomu XIX i XX wieku były zjawiska elektromagnetyczne. Podstawową kwestią, którą się interesowali, były bardzo, bardzo wiele prac wykonanych przez takich ludzi jak Volt, Ohm, Amper. Tych ludzi, których Państwo znają choćby z jednostek, które używamy dzisiaj w kontaktach, prawda? Mówimy o voltach, o amperach, o ohmach, o innych jednostkach. I głównym zagadnieniem było to, że te wszystkie zjawiska elektryczne i magnetyczne wydawały się takie rozrzucone. Tam wykonywano jakieś eksperymenty z magnesami, z prądem, tu coś z prądami, jakieś zaczęły tam ogniwa działać. I tak naprawdę to była taka teoria porozrzucana, taka chałupnicza robota, każdy robił coś na własną rękę. I przyszedł w końcu moment, kiedy trzeba było to wszystko uporządkować i w dużym skrócie można powiedzieć, że ostatecznie uporządkował to Maxwell. Maxwell, który skompletował prawa elektromagnetyzmu i powiedział, że elektryczność i magnetyzm to jest jedna rodzina i podał prawa, jakimi się rządzi elektrodynamika. Dzisiaj nazywamy tą teorię elektrodynamiką. Proszę Państwa, z równań Maxwella, Maxwell bardzo szybko zaczął te równania analizować i wynika, że istnieją fale elektromagnetyczne. Obieg, który fale, czyli zaburzenia pola elektrycznego i magnetycznego, które rozchodzą się w przestrzeni, tak zupełnie samoistnie, bez żadnych powodów, że mogą istnieć. I z równań Maxwella również można wywnioskować, jaka jest prędkość tych fal i okazuje się, że przez przypadek wyszło mu, że prędkość rozchodzenia się fal elektromagnetycznych jest taka sama jak prędkość światła, tam z dokładnością, którą wtedy znano, bo prędkość światła potrafiono zmierzyć już w tym czasie. To rzuciło przypuszczenie, że światło to musi być fala elektromagnetyczna. Długo z tym polemizowano, myślano, ale w końcu uznano, że rzeczywiście światło jest falą elektromagnetyczną, a gwóźdź do tego przybił Hertz, odkrycie Hertza, fal elektromagnetycznych. Hertz faktycznie zauważył, że fale elektromagnetyczne istnieją. Ale proszę Państwa, to co było dziwne w równaniach Maxwella, to było to, że te równania były sprzeczne jakby z mechaniką Newtona. Dlatego, że w mechanice Newtona wszystkie układy inercjalne są równouprawnione i w każdym układzie inercjalnym możemy sobie wypisać równania ruchu, dynamiki i one wyglądają zawsze tak samo. Natomiast wydawało się, że równania elektrodynamiki, równania Maxwella są słuszne tylko w jednym z tych układów, bo jak przetransformujemy do innego układu, to one wyglądają już zupełnie inaczej. To rzuciło przypuszczenie, że musi istnieć eter, w którym prawa elektrodynamiki są prawdziwe. Taki układ inercjalny, w którym prawa elektrodynamiki są prawdziwe. A jak przechodzimy do innego układu, to oczywiście musimy je trochę zmienić, ale tym punktem odniesienia jest układ odniesienia związany z eterem, medium, które niesie pole elektromagnetyczne. I oczywiście zaraz przyszły doświadczenia, które sprawdzały istnienie eteru i ostatecznie, ja mówię w dużym skrócie, ostatecznie zostało to rozstrzygnięte przez Michelsona i Morleya w słynnym eksperymencie, w którym oni mierzyli prędkość światła w dwóch prostopadłych kierunkach na powierzchni Ziemi. W związku z tym, jeżeli wiemy, że Ziemia się kręci wokół Słońca i dodatkowo się obraca wokół własnej osi, to w ten sposób można by wykryć istnienie eteru, prawda? Bo Ziemia musi się poruszać jakoś względem tego eteru. Okazuje się, że z doświadczenia Michelsona Morleya wynika jednoznacznie, że prędkość światła nie zależy od kierunku, w którym jest mierzona. Że prędkość światła w kierunku jednym i prostopadłym do niego jest zawsze taka sama, nie zależy w ogóle od ruchu Ziemi. Co jakby burzy całą koncepcję eteru. No bo jak może istnieć medium, którego ruch nie zależy od... które w każdym układzie odniesienia się nie porusza, prawda? Więc to automatycznie pokazało, że prędkość światła nie zależy od układu odniesienia, w którym jest mierzona. I to całkowicie burzy nasze dotychczasową wiedzę o ruchach względnych, której nauczył nas Newton z Galileuszem, prawda? Że prędkości można dodawać. Prędkości światła nie można dodawać, bo prędkość światła w każdym układzie jest zawsze taka sama. Musi być inny sposób dodawania prędkości. To natchnęło bardzo wiele osób, o czym dzisiaj już profesor Turski mówił, ale ostatecznie Albert Einstein przyjął to jako postulat, że prędkość światła nie zależy od układu odniesienia, ale prawa fizyki w każdym układzie inercjalnym muszą być takie same. W związku z tym te dwa postulaty Einstein proponuje zamiast całej teorii Newtona. Z tych postulatów automatycznie wynika, że upływ czasu jest względny, że
upływ czasu musi zależeć od układu odniesienia, w którym jest mierzony, że wymiary przedmiotów są względne, bo wymiary przedmiotów muszą zależeć od układu odniesienia, w którym są mierzone. To są paradoksalne wnioski z tych dwóch postulatów, więc wygląda na to, że któryś z tych dwóch postulatów musi być fałszywy. Równoczesność zjawisk jest względna. Coś, co jest równoczesne dla mnie, nie jest równoczesne dla pani, nie musi być równoczesne dla pani czy dla pana. Prawda? To wydaje się zupełnie jakieś abstrakcyjne, bo jeżeli nauczyciel mówi, że jest 8 rano i zaczynamy lekcję, a uczeń mówi, nie, według mojego układu odniesienia to jest 7:15. Prawda? No to widać, że coś jest nie tak. No umówiliśmy się, że 8 to jest 8, a tu nagle każdy mówi, że jest inaczej. Może mówić. Masa i energia są ze sobą równoważne. To również wynika z tych postulatów. To jest, proszę Państwa, paradoksalny wniosek z teorii względności. Dziś wiemy, że to wszystko jest prawda. Dziś wiemy, że tak jest i potrafimy zrobić eksperymenty, które pokazują, że tak jest. Mamy na to dowody. Proszę Państwa, pokażę Państwu tylko jeden dowód. Dowód, który jest zdumiewający, jeżeli ktoś potrafi go podważyć. Nikt nie potrafi go podważyć, bo po prostu to jest eksperyment, który wykonaliśmy. Eksperyment polega na tym. Oczywiście wiemy, że Ziemia jest kulą, ma atmosferę i, proszę Państwa, w górnych warstwach atmosfery powstają cząstki zwane mezonami. Potrafimy to zaobserwować. One powstają w wyniku oddziaływania atmosfery z wiatrem słonecznym w różnych sytuacjach. W każdym bądź razie te mezony są cząstkami, które bardzo krótko żyją. One po 2 mikrosekundach od razu się rozpadają. Średni czas życia takiego mezonu to są 2 mikrosekundy. A najlepsze jest to, że rejestrujemy te mezony na powierzchni Ziemi. Jeżeli uwzględnimy grubość atmosfery, one powstają gdzieś w średnich warstwach atmosfery, około 30 km nad powierzchnią Ziemi. I weźmiemy pod uwagę to, że te mezony poruszają się z prędkością około 1% mniejszą od prędkości światła, bo tak jest, potrafimy to zmierzyć, ich prędkość, to wynika, że one maksymalnie mogą przebyć 1 km. Mezon maksymalnie może przebyć 1 km w takich warunkach. A my rejestrujemy je na Ziemi 30 km od miejsca, w którym one powstają. No, rozumieją Państwo, że coś tu jest nie tak. I odpowiedź właśnie daje teoria względności, która mówi, że w układach poruszających się czas płynie wolniej. I w związku z tym, ponieważ mezon porusza się tak bardzo szybko, to czas u niego płynie na tyle wolno, że on zdąży dotrzeć do Ziemi. Bo mierzony przez nas w spoczynku czas życia mezonu wynosi około 60 mikrosekund. On porusza się tak szybko, że jego czas życia to około 60 mikrosekund, co oznacza, że jest 30 razy większy od czasu życia, gdyby ten mezon spoczywał. A to znaczy, że akurat droga, którą może przebyć, jest 30 razy większa i w związku z tym jest szansa na to, że mezony zaobserwujemy na Ziemi. A jak to wygląda z punktu widzenia mezonu? Oczywiście mezon mówi, nie, no ja się nie poruszam, to Ziemia się porusza względem mnie, prawda? Ale skoro mezon mówi, że Ziemia się porusza względem niego, to on oczywiście ma czas życia 2 mikrosekundy, tak jak jest w układzie spoczywającym mezonu, ale z drugiej strony mezon mówi, no tak, ale jak się ciała poruszają, to zmniejsza się ich szerokość. Czyli mezon czuje coś takiego, czuje taką ziemię spłaszczoną, czuje, że jest krótsza warstwa atmosfery i w związku z tym też może dotrzeć do powierzchni Ziemi. Czyli te dwa układy odniesienia, jeden ziemski związany z nami, drugi związany z mezonem, są sobie równoważne, choć opis jest zupełnie inny. Teoria względności odpowiada, dlaczego mezon dociera do powierzchni Ziemi, a według teorii newtonowskiej nie mógłby docierać. Proszę Państwa, z teorią względności są związane różne paradoksy. I najsłynniejszy paradoks to jest paradoks bliźniąt. Oczywiście wielu z Państwa czytało w książkach o paradoksie bliźniąt. Zakładam, że 50% rzeczy z tego, co jest tam napisane, to jest błędne, ponieważ o paradoksie bliźniąt nagromadziło się bardzo wiele mitów i dlatego chciałbym Państwu wytłumaczyć, na czym polega tak naprawdę paradoks bliźniąt. Otóż, proszę Państwa, mamy dwoje bliźniaków, którzy od urodzenia przebywają razem, prawda? I w pewnym momencie jeden z nich zaczyna lecieć z bardzo dużą prędkością gdzieś daleko. Ponieważ w układach poruszających się czas płynie wolniej, to bliźniak, który się nie porusza, mówi tak, moja siostra się porusza, więc ona musi starzeć się wolniej. Więc jak doleci do miejsca, gdzie już tam się zatrzyma, to ona właściwie praktycznie się nie postarzeje, a ja już będę w wieku średnim. Siostra zaczyna teraz wyobraźmy sobie następującą sytuację, że siostra zaczyna wracać z powrotem do brata. W związku z tym
Znowu jej czas płynie wolniej, ona starzeje się wolniej. Bliźniak, brat, starzeje się szybciej. Takie jest rozumowanie tego bliźniaka, który cały czas jest w spoczynku według siebie. W związku z tym, jak się spotkają, to siostra będzie dużo młodsza od swojego brata. Proszę Państwa, to niektórzy nazywają paradoksem bliźniąt. To nie jest paradoks bliźniąt. To jest po prostu wniosek z teorii względności. Siostra się poruszała, więc starzeje się wolniej. Nie ma tu żadnej sprzeczności. Jak się spotkają, rzeczywiście by tak było. Ale proszę Państwa, paradoks polega na czym innym. Bo teoria względności mówi, że wszystkie układy odniesienia są równoważne. A w związku z tym siostra może przeprowadzić analogiczne rozumowanie i powiedzieć, nie, nie, to nie ja się poruszam, to mój brat się porusza. Jeżeli mój brat się porusza, to on starzeje się wolniej, a nie ja. I w związku z tym, jak się spotkamy, to ja będę starsza, a nie on. Bo on się poruszał z bardzo dużą prędkością. I to jest właśnie, proszę Państwa, paradoks bliźniąt. Paradoks bliźniąt polega na tym, że nie można być równocześnie starszym i młodszym, a to wynika z teorii względności. Prawda? To jest paradoks. Więc teraz tak, są dwie możliwości. Albo coś jest nie tak w tym rozumowaniu, albo teoria względności jest teorią do wyrzucenia. Jest teorią do śmieci, bo prowadzi do wewnętrznej sprzeczności. Okazuje się, proszę Państwa, nie. Teoria względności jest prawdziwa. A po prostu zastosowaliśmy ją nie tak, jak uczy nas Albert Einstein. Albert Einstein nie powiedział, że wszystkie układy odniesienia są równoważne. Albert Einstein powiedział w postulacie, że tylko układy inercjalne są równoważne. A proszę Państwa, jeden z tych bliźniaków nie jest w układzie inercjalnym, co może bardzo łatwo sprawdzić. W układach nieinercjalnych działają siły bezwładności. Każdy z nas to wie, jak jedzie autobusem. My potrafimy wykryć, że autobus rusza. Bo ktoś, kto stoi w autobusie, powiedział, nie, to nie ja ruszam, to ziemia rusza, to przystanek rusza. A na kogo działa siła bezwładności? W autobusie nas szarpie, rzuca, prawda, jak autobus zakręca. Na osobę na przystanku nie działa siła bezwładności. On se stoi tak, jak stał. W związku z tym osoba, która jest w autobusie, potrafi wykonać eksperyment na sobie, prawda, lub mieć takie wahadełko, które będzie widziała, że jak zmienia, przechodzi do układu nieinercjalnego, to zaczynają z tym wahadełkiem dziać się różne dziwne rzeczy. I to zauważy siostra. Ona w momencie zawracania będzie czuła siłę bezwładności. Bliźniak tego nie będzie czuł. W związku z tym tylko brat bliźniak może stosować teorię względności, szczególną teorię względności, siostra stosować jej nie może. I dlatego to, co mówi brat bliźniak, jest prawdą. To, co mówi siostra, prawdą nie jest. Więc to jest rozwiązanie paradoksu bliźniąt. Trzeba umieć stosować teorię względności. Proszę Państwa, inny paradoks związany z teorią względności, już zbliżam się do końca, to jest paradoks dziadka. Otóż skoro z teorii względności wynika, że upływ czasu jest względny, może płynąć szybciej albo wolniej, to natychmiast pojawia się pytanie, czy na przykład można zatrzymać upływ czasu, prawda? Skoro już uwolniliśmy się od tego przekonania, że czas się nie zmienia, po newtonowsku jest absolutny. Jeżeli się uwolniliśmy już od tego myślenia, no to teraz możemy sobie różne fantazje robić, prawda? Skoro czas może płynieć wolniej albo szybciej, to może się zatrzymać. A może jeszcze lepiej, może w ogóle można cofnąć się w czasie. Ha? Co mówi na ten temat teoria względności? Można się cofnąć w czasie, czy nie? Proszę Państwa, załóżmy, że można cofnąć się w czasie. Dobrze? To ja Państwu pokażę, że to prowadzi do sprzeczności. To prowadzi do paradoksu dziadka. Teraz mamy rok 2005. Żyje sobie chłopiec, powiedzmy, od roku 81. Jest mniej więcej w moim wieku dzisiaj. On oczywiście, żeby się urodzić, to musiał mieć ojca, prawda? Załóżmy, że ojciec urodził się w roku 39 i nadal jeszcze żyje. Bo to jest możliwe, prawda? Ale jego dziadek zmarł przed narodzinami swojego wnuczka. To znaczy, zmarł w roku 63, a chłopiec urodził się dopiero w 81 roku. To znaczy, że jest czasowa rozłączność pomiędzy śmiercią dziadka a narodzinami wnuczka. Oni w ogóle się nie znają, nigdy się nie widzieli, nie mają prawa mieć ze sobą żadnego związku, prawda? I teraz, jeżeli podróż w czasie jest możliwa, to wyobraźmy sobie następującą sytuację. Wnuk podróżuje w czasie do czasu, kiedy żył jego dziadek, ale nie urodził się jeszcze jego ojciec i wykonuje coś bardzo strasznego. Zabija swojego dziadka. Jeżeli zabił swojego dziadka przed narodzinami swojego ojca, to sam nie mógł się urodzić. To prowadzi do wewnętrznej sprzeczności. To jest sprzeczne z naszym sposobem myślenia. Paradoks dziadka mówi, że
Podróże wstecz w czasie są niemożliwe. Proszę Państwa, XX wiek to nie tylko teoria względności, to również mechanika kwantowa i chciałbym tutaj nakreślić tylko dwie rzeczy. Mechanika kwantowa zajmuje się opisem układów bardzo małych, mikroskopowych. I w mechanice kwantowej ona jest tak zaskakująca, nawet dla naukowców, dla fizyków, że oni sami układali paradoksy mechaniki kwantowej. Później oczywiście je rozwiązywali. Niektórzy się upierali nadal, że istnienie tych paradoksów wyklucza istnienie mechaniki kwantowej, ale dzisiaj wiemy, że to, że działa ten komputer, ten rzutnik, to bez mechaniki kwantowej to by było niemożliwe. Więc mechanika kwantowa działa, więc zdaje się, że musi być prawdziwa, a wszystkie paradoksy zostały rozwiązane. I tutaj tylko nakreślę dwa takie paradoksy. Zainteresowanych odsyłam do odpowiednich miejsc w internecie, gdzie można sobie o tych rzeczach poczytać. Oczywiście z pewnego dystansu, pamiętając o tym, że mogą pojawiać się tam różne banialuki. Pierwszy to jest paradoks kota Schrödingera, który mówi, że kot jest żywy i martwy równocześnie. Dla wszystkich zainteresowanych, dlaczego mechanika kwantowa teoretycznie mówi, że kot Schrödingera będzie żywy i martwy, odsyłam do internetu. I drugi paradoks to jest paradoks Einsteina, Podolskiego i Rosena, który pokazuje rzekomą sprzeczność teorii względności z mechaniką kwantową. Tu właśnie głównym autorem był Einstein, który do końca życia nie uwierzył w mechanikę kwantową, bo właśnie jego przekonywał ten eksperyment myślowy, paradoks Einsteina, Podolskiego, Rosena, który pokazuje rzekomą sprzeczność z mechaniką kwantową. Podkreślam słowo rzekomą, bo dziś wiemy, że Einstein się mylił. I proszę Państwa, na sam koniec, ostatni slajd, nie mogłem się powstrzymać, żeby nawiązać do jutrzejszego dnia. Mam nadzieję, że komisja wyborcza nie zainterweniuje w tym. Tym bardziej, że paradoks, który Państwu przedstawię, jest całkowicie neutralny, a sposób rozwiązania tego paradoksu zostawiam jako zadanie domowe. Otóż proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że jest trzech kandydatów na prezydenta. Kandydat A, kandydat B i kandydat C. I jest trzech wyborców. Wyborca pierwszy, wyborca drugi i wyborca trzeci. I ankieterzy poszli do każdego z wyborców i zapytali. Poprosili, żeby ustawili tych kandydatów od najlepszego do najgorszego według ich przekonania. Prawda? Żeby ten, który byłby najlepszym prezydentem, ustawili przed tego, który byłby trochę gorszym i tego, który byłby najgorszym z tych trzech. Wyborca pierwszy udzielił następującej odpowiedzi, ABC, w tej kolejności, od najlepszego do najgorszego. Wyborca drugi, BCA, a wyborca trzeci, CAB. Proszę Państwa, jeżeli się dobrze temu przyjrzeć, to stąd wynika, że 2/3 wyborców uważa, że A jest lepszy od B. Prawda? Bo wyborca pierwszy i trzeci tak uważa, czyli 2/3 wyborców. Ale również 2/3 wyborców uważa, że B jest lepszy niż C. Prawda? Wyborca pierwszy i drugi tak uważa. Ale również 2/3 wyborców uważa, że C jest lepszy niż A. Proszę Państwa, 2/3 wyborców uważa, że A jest lepszy od B, 2/3, że B jest lepszy od C i 2/3, że C jest lepszy od A. 2/3, przypominam Państwu, to jest konstytucyjna większość w parlamencie. Więc ten paradoks zostawiam Państwu do rozwiązania w domu. A zakończę oczywiście hasłem festiwalu, że brak inwestycji w naukę, proszę Państwa, to jest inwestycja w ignorancję. Dziękuję bardzo.